Długo myśleliśmy, jak przedstawić wam mecz we Wrocławiu. Wydaje nam się, że ten oto obrazek doskonale ilustruje to, co wydarzyło się na torze na olimpijskim. Troszeczkę o tym dziś porozmawiamy, ale porozmawiamy też o trzech innych spotkaniach. No będzie fajnie, ale najpierw tradycyjnie czołóweczka. Cześć, witamy w 8 odcinku tego wspaniałego magazynu żużlowego, innego niż wszystkie, niż... Dzisiaj łamiemy trochę stereotypy, mimo że ten magazyn nazywa się Liga Szyderczych Dżentelmenów. Dzisiaj będzie prawie że dżentelmeńsko. Nikt nam nie zarzuci, że dyskryminujemy, że samych facetów zapraszamy, więc jest z nami dzisiaj pierwsza w historii tego magazynu kobieta, Agnieszka Zimnoch z Częstochowy, przegląd sportowy, ambasadorka PG Ekstraligi. Cześć, Aga. Witam, witam. I jak zwykle nie mogło być inaczej z Torunia. My Toruń lubimy w tym sezonie, dlatego zapraszamy na grilla wszystkich naszych kolegów. Konrad Marzec, sportowefakty.pl i Radio Gol. Witam serdecznie, również lubię Toruń, nadal mimo wszystko. I nasz stały ekspert i gość Tomasz Kania, ambasador PG Ekstraligi również i tygodnik żużlowy. Cześć Tomek, co tam u ciebie słychać? Cześć, cześć. Ja do Torunia mam ambiwalentne uczucia. A czemuż to tak? Nie, bo ja ich tam nie lubię za 2012 rok. Stare jeszcze we mnie siedzą rzeczy, więc... Jak cię zabiorę na miasto, to zmienisz zdanie. A to tak. Dobra, jesteśmy umówieni. Dzisiaj, słuchajcie, w programie troszeczkę zmienimy lekko tą formułę, zmodyfikujemy. Dochodzą do nas głosy, że skróty większość z was i tak przesuwa, więc skróty wyrzucamy do kosza, a pokażemy wam urywki z takich zakulisowych ujęć z każdego meczu, albo przynajmniej z tego, skąd uda nam się je zdobyć. Zaczniemy sobie dzisiaj, no nie może być inaczej, skoro mamy gości z Częstochowy i z Torunia, fragmencik tego spotkania, tak to wyglądało, a potem sobie pogadamy. Forbet Włókniarz Częstochowa wygrywa z Get Well Toruń, który się trochę czuje już bardziej well, ale przegrywa mecz, ale w Toruń się cieszą. Konrad, jak to jest? Wytłumacz nam to, jaka ta radość jest wielka przy tym pomniku Kopernika tam u was. No powiem ci, że radości może wielkiej nie ma, ale jest jakiś tam wreszcie pomruk optymizmu. No po tej klęsce swogą Unią Leszno, gdzie zostali zdarci w puch zawodnicy Get Well Toruń, no to wreszcie podjęli walkę z topowym rywalem na jego terenie. Sprawdził się ten po prostu optymistyczny scenariusz, że Jason Doyle wrócił na dobre, bo o Rune Holte to ja byłem spokojny. Pojechał na swój obiekt, w którym szalał w poprzednim sezonie. Miał być tym liderem, był. Generalnie po Grand Prix w Pradze nie byłem do końca przekonany, czy Jason Doyle rzeczywiście pojedzie dwucyfrówkę. Pojechał, więc tutaj już mamy dwóch liderów jakby pewnych. Optymizm także dał Daniel Kaczmarek, no i w końcu był stykowy ten mecz naprawdę z drużyną, która będzie się w tym sezonie liczyć w walce o medale, więc no w porównaniu z tymi poprzednimi niemrawymi spotkaniami, no hola, zdobyliśmy więcej punktów niż z broniącym się przed spadkiem Tarnowem w Częstochowie, więc tutaj jest jakby progres mimo wszystko. No progres rzeczywiście jest
jest widoczny, ale czy to jest 8 punktów, to już tak w Toruniu wszyscy myślą o tym bonusie, że to już jest taki wynik, gdzie teraz będziemy atakować. Trochę tak, trochę tak. Ja nie jestem oczywiście pewien, że my tego bonusa wywalczymy, no ale naprawdę wreszcie się jakaś szansa pojawiła i widoki na przyszłość małymi kroczkami do celu zdecydowanie, bo tutaj na razie nie ma co mówić o jakichś wielkich przełomach, że tu zaraz ktoś na białym koniu wjedzie i to się wszystko odmieni. No przynajmniej jest jakiś tam powiew optymizmu. Iversen teraz idzie na stół operacyjny, wierzą w Toruniu, że to przyniesie jakiś efekt. No i też myślę duży optymizm u państwa termińskich, że wylądowali w klatce tam na wyjeździe u kibiców i wyszli z tego cało, a wcale nie do końca wszyscy byli przekonani, że tak będzie. Tomasz, Toruń się cieszy, ale tak naprawdę czy to nie jest taki powiew optymizmu, o którym mówi Konrad, i zaraz tego wiaterku nie będzie, bo przyjdzie sroga burza? Choćby zobaczymy. Popatrz chociażby na zdobycze punktowe Przedpolskiego, Pawła Przedpolskiego. Paweł może chciał pojechać na olimpiadę, na Igrzyska Olimpijskie, nie wiadomo, to mu trochę zabrakło do tej kwalifikacji olimpijskiej, no ale starał się usilnie w każdym razie, ale widać, że Jacek Frączak mimo wszystko zachowuje dobry humor po tym meczu. Tak, tak, to tutaj Tomek, dobrze mówisz, bo jeśli wierzyć Twitterowiczom, bo ja oczywiście na konferencji nie byłem, Jacek Frączak, to teraz pokażemy tweet Konrada Cinkowskiego, który napisał, że Jacek Frączak po meczu był zadowolony, bo kiedy się przegrywa, czasami to się wygrywa, więc Aga, jak to jest, wy wygraliście ten mecz, czy przegraliście? No ja myślę, że wygraliśmy, no spodziewałam się faktem większego wyniku. Troszeczkę się zawiodłam, no, na przykład postawą Żagara, no jak na swój tor, no to wyszedł dosyć blado. Adrian, to co jechał, to dla mnie po prostu był duży szok, mimo że widziałam wcześniej, jaką postawę prezentował, ale tutaj to, z jakim zaangażowaniem walczył, to po prostu było wow. No ale myślę, że zmotywowało go, z kim jechali i jak to wyglądało. No bo tak samo Rune Holta dostał taką porcję gwizdów, że potem jechał napędzany tymi gwizdami, można powiedzieć. No ale myślę, że ta przewaga mogła być większa. No i sprawdziła się ta teoria, o której już kiedyś mówiłam, że po 8 biegu jakby Marek Cieślak przestawia drużynę i zaczyna odrabiać. Teraz troszeczkę za późno zaczęliśmy odrabiać, odjeżdżać rywalom. No i ten wynik nie jest taki duży, jak się spodziewaliśmy, ale myślę, że bonus i tak mamy szansę, żeby go utrzymać. A czemu Częstochowa nie kocha już Rune Holta? Co się stało? Myślę, że tutaj to całe niewyjaśnienie po prostu z tym, jak to było z prezesem, że jeden prezes mówi, że nie dogadał się z nim, że to kwestia honoru, że nie chce, żeby jak on wraca dopiero, kiedy przejrzy wszystkie oferty pieniężne i wtedy dopiero może sobie tutaj pozwolić na to, żeby wrócić do Częstochowy, a Holta znowu mówi, że to nieprawda, więc w teorii to zamieszanie całe tworzy to, że ktoś, kto był dla nas legendą, miałby odejść dla pieniędzy, a w sumie jest to niewyjaśnione, więc jedni tutaj były te gwizdy, co prawda, ale potem jak byłam w parku maszyn, podchodzili mimo wszystko ludzie do niego i chcieli zdjęcia z Runy, poklepywali go, podawali rękę, więc te reakcje są takie dosyć wyrównane. Mhm. Czyli jak w każdym społeczeństwie, gdyby zrobić wykres sympatii kibiców do danego zawodnika, pewnie powstałaby taka krzywa Gaussa tradycyjnie. Tomasz, jak myślisz, czy w Tarnowie kibice będą gwizdać chociażby na Leona Madsena, który też romansował z Tarnowem, a wybrał Częstochowę ostatecznie? Nie wiem, raczej nie. Tak wczoraj dostałem telefon, że od Madsena. Kibice dzwonili do Tomka. Kiedy będzie Madsen? Poczekają z siekierką. O, jesteś, no, mam takiego jednego kibica, który do mnie często dzwoni, jest prywatnie moim tatą i go serdecznie pozdrawiam. A, no to tak, no to nie, to nie z siekierką, chyba że będzie drewno rąbał tam gdzieś tam. Nie. Tata jakby miał czekać z jakimś niebezpiecznym narzędziem, to będzie czekał na kołodzieja, bo był obrażony, że powiedział Tarnów w Lesznie, że drużyna przyjezdnych, a nie Unia Tarnów, więc... Ale nie skłamał, no nie ma się też co czekać i doszukiwać słówek. Ja to jest grupa osób, które gdzieś tam czytają w różnych... Ale to sobie, wrócimy sobie do tego meczu. Na razie o tej Częstochowej, powiedz mi, czy ty to zwycięstwo, to Toruń był taki mocniejszy, czy Częstochowa miała słabszy dzień, a i tak już spokojnie mogą być pod jasną górą, mogą spokojnie mówić o tych playoffach, według ciebie? Myślę, że mogą spokojnie spać, no. Spać nie mogą spokojnie chyba okoliczni mieszkańcy tam Częstochowy, bo tam podobno strasznie się niesie doping i to słuchać w okolicznych miejscowościach, jak tam rykną wszyscy w głupia. Jak ja bym się chciał, żeby mi tu doping się niósł za okno. Masakra. A mieszkam jakieś, ja wiem, 5 km od stadionu. Nic nie słychać. Nic. To Aga, jak z tymi playoffami jest?
te play-offy wydają mi się już takie pewne, no dosyć, no te 9 punktów zapewnia nam jakąś przewagę. Tutaj nie widzę drużyny, która mogłaby nas zastąpić, wygryźć z tego, no bo tak, no Tarnów ma tą różnicę punktową, jest jednak ten kawałek od nas. No Zielona Góra, jak widać było, jest coraz, powiedziałabym, słabsza, nie odnajduje się w tym, co robi chwilowo, mają bałagan. No a my na razie, no póki co mamy ten, można tak powiedzieć, że w sumie jedynie Żagar martwi. Fredrik się odrodził, wrócił po tym całym jego upadku formy w Gorzowie. No i dużą nadzieję też daje postawa Michała Gruchalskiego, który był strasznie waleczny no tutaj na pewno w Częstochowie. No właśnie, Konrad, nie powiedzieliśmy o tym, ale tam jest duży postęp, to jest Marek Ciaślak? On stage? No chyba tak. No, w wyścigu młodzieżowym z kolei powiało optymizmem, bo ja byłem przekonany, że Gruchalski przywiezie Kaczmarka za plecami. Tutaj z moich obliczeń nie styknęło zbytnio. Daniel Kaczmarek jednak sobie poradził, no ale później przywiózł nam tego nieszczęsnego Jacka Holdera, który znowu będzie mówił, że za późno został wprowadzony, że on nie miał jak się rozjeździć, no ale to jest jednak człowiek, którego się wymaga przy włożeniu Michała Gruchalskiego. On imponuje mi już walecznością od kilku spotkań, no chociażby w tym starciu z Piotrem Pawlickim, gdzie tam było sporo kontrowersji. No już było mnóstwo walki. Tu ci troszeczkę wejdę w słowo, bo powiedziałeś coś takiego, że od Jacka Holdera się wymaga, a to nie jest może tak, że po tym jednym występie czy dwóch, które miał takie dobre, założono, że Jack Holder to jest zawodnik powyżej przeciętnej? No też trochę menedżer Frączak tego hype'u dorzucił, no bo on już przekonywał po meczu w Gorzowie, tym pierwszym, w którym Jack wcale jakoś tak bardzo nie błysnął. Był solidny, ale to też nie był jakiś bardzo szałowy występ. No i też na tej fali hype'u od menedżera poszli kibice. Oni już się teraz spodziewają, że Jack wejdzie i będą to trójki, dwójki z bonusem. Też myślę, ten chłopak ma teraz pełną głowę tej presji, no ale no... Tak mówi menedżer, człowiek, który jest odpowiedzialny za atmosferę w drużynie. No to czemu kibice mają mu nie wierzyć, skoro jest najbliżej tego wszystkiego? Ja osobiście uważam, że Jack Holder nie jest jeszcze żadnym liderem, no ale to jest jednak junior z Częstochowy, nie znowu jakiś topowy w lidze, więc no tu no jednak właśnie, no się no. spodziewałem jak najbardziej. No, myślałem, że Jack Holder gorszy od Pawła Przedkowskiego nie będzie, bo to poważny quest był w tym meczu, żeby być wolniejszym od Pawła, no a też dużo więcej nie pokazał, umówmy się. Dobra, Konrad, jeszcze tak już kończąc wątek tego meczu, proste, krótkie pytanie. Załóżmy, że Toruń przegrywa te dwa mecze. Co się dzieje? Że przegrywa dwa najbliższe mecze, no tak. To jest po prostu koniec sezonu, bo to będzie znaczyło, że Toruń jest skazany na szóste miejsce, moim zdaniem, bo jednak Unia Tarnów, z całym szacunkiem do was, chłopaki, i Mr. Garden GKM Grudziądz. Mr. Garden GKM Grudziądz będzie niżej od Getwella. Po prostu będzie to jasne, że znów czekamy na okienko transferowe. Janusz coś się ruszy. Menedżer Jacek Frączak podobno nie opuści klubu. Rozmawiałem w tej sprawie z panią prezes. Ona uważa, że w tej chwili nie ma po prostu planu B, jeśli chodzi o osobę menedżera. Zatem tutaj zmian personalnych nie będzie. No i taka stagnacja po prostu. Znów będą pewnie głośne nazwiska i czekanie, czy przypadkiem ci, którzy odejdą, znów nie odpalą w innych klubach. Zawsze lepszym rozwiązaniem jest zajęcie siódmego miejsca i sobie pojechanie dwóch meczy więcej. Można. Więc może liczcie na, trzymajcie kciuki za siódmym miejscem, a to Tarnów to tam skoczy sobie na szóste spokojnie. Bo my Baraży nie musimy, bo po prostu przejada nam się żużel. Wystarczy nam 14 kolejek. Powiem ci, że po meczu barażowym u siebie z Gdańskiem to ja już mam dość emocji, bo tam też miało być sympatycznie. W ogóle nie było sympatycznie. Dobra, kończymy ten wątek. Częstochowsko-toruński. Rewanż będzie, no zapowiada się jak zawsze. W sumie każdy mecz się zapowiada fajnie w PG Ekstralice, a potem się rozczarowujemy, jak właśnie w meczu we Wrocławiu. No masakra, no co będziemy mówić. A być może na drużynę z Wrocławia podziałały przedmeczowe spotkania z kibicami i pełen lajcik. Zobaczcie, jak to wyglądało. Pełen lajcik we Wrocławiu, pełen lajcik podczas meczu. Tam w ogóle kibice już mogli sobie iść na kiełbaskę po czterech biegach, bo tam się właściwie wszystko rozstrzygnęło w pierwszej serii. Tomasz,
Co powiedzieć o tym meczu, żeby zabrzmiało ciekawie? Zadanie dla ciebie, hej. No nie wiem, ja bym po tym meczu porozmawiał z księgową Wrocławia, zapytał ją, jak się organizuje pieniądze, albo z ludźmi od marketingu wrocławskiego, jak to zrobić, żeby wystarczyło po takim meczu, albo no zapytał po prostu chłopaków z Grudziądza, czemu są tak mało koleżeńscy i takie rzeczy robią no, kolegom z Ekstraligi. Bo w tym kierunku poszedł. Zawsze się mówi o tej księgowej, mnie się to już przejada, a może tam jest księgowy. Albo już biuro rachunkowe, a wszyscy tych księgowych... Konrad, no bo to damski zawód raczej jest. Konrad, dlaczego Grudziądz nie dojeżdża na wyjazdy? No jedne Martio Memuagutą się po prostu nie jeździ. No, ja tam z tego, co znam przepisy, to chyba w siódemkę się startuje w Ekstralidze, a tutaj Grudziądz postanowił jednak inaczej trochę to rozwiązywać. Miały być walczący zespół, miał być o play-offy. Przemek Pawlicki miał to dać praktycznie z marszu. Takie były głosy przed sezonem. I tutaj no, jest po prostu zupełnie inaczej. Ten zespół nie ma ładu ani składu. Lindbeck ściął swoje dready i już nagle odciął sobie również trochę prądu, mam wrażenie. Trochę jak Samson biblijny, nie? No właśnie, trochę tak. No i ten biedny Tiomka, co on ma zdziałać? No przecież 30 punktów nie przyjedzie. Tam kiedyś było tak, że z Jokerami można było 20 kilka, no ale to już w Ekstralidze na pewno tego nie będziemy mieli przez jakiś czas. No jest jedyny gdzieś tam jakiś promyk nadziei w postaci tego Hukenbecka, który wszedł za Krystiana Pieszka, notabene w Anglii znów pojechał tragicznie, więc no nie widzę tutaj jakiegoś sensu. Natomiast złego jest jeszcze trener Kępiński, którego lubię. Prywatnie jest bardzo sympatycznym gościem, a to jest tak, jak dziewczyny mówią czasami do chłopaków. No jesteś sympatyczny, ale nic z tego. No więc... No to teraz przechodzimy idealnie do Agnieszki. Jak to jest z tymi chłopakami i Robertem Kępińskim? Co tam się dzieje? No sympatyczni mogą być, ale wygląda to jak wygląda. No nie ma tutaj w sumie właśnie kim jechać. No jedynie Artiom, no ale Artiom nie udźwignie wyniku. No nie zrobi więcej punktów za wszystkich. No Lindbeck to jest postawa zupełnie poniżej oczekiwań. Tak samo jak Pawlicki, no 5 punktów, no to jednak jest za mało w takim meczu. Wiadomo, że Wrocław jest mocny, ale 5 punktów to jest zdecydowanie za mało. No jedynie Hukenbeck daje jakąkolwiek nadzieję, że tutaj coś się zmieni. A tak to ja nie widzę tutaj żadnej na to jakiejś nadziei, żeby coś się tam ułożyło lepiej, żeby coś się zmieniło. No a Wrocław może się tylko cieszyć, chociaż nie wiem, czy ja bym się cieszyła, będąc kibicem Wrocławia i musząc oglądać taki mecz po prostu bez emocji, bez niczego. To jest trochę tak, że te nazwiska no coś w żużlu jednak znaczą, natomiast trochę przed sezonem tak sobie myślałem, że albo to wszystko odpali i będzie super, albo nie odpali. To nie jest tak, że to są pewniaki typu Wolfinden, czy nawet Maciek Janowski. To jest takie troszeczkę, w którą stronę się waga przechyli. Ja miałem cały czas wrażenie, że oni taki środek tabeli mogą strzelić spokojnie. Pawlicki, Lindbeck, Buskowski, Łaguta to raczej są goście, którzy... Mi się wydawało, że taki środek tabeli, okolice środka tabeli to mogą spokojnie to zrobić, no okazuje się coś zupełnie innego. I tutaj nie ma mądrych, czy to jest kwestia sprzętu chociażby, nie? Bo nikt tam nie sądzi, że to jest wina jakiegoś przygotowania do sezonu, przedsezonowego tam, że sobie chłopaki spali na treningach albo gdzieś tam po prostu gimbali, nie? Podczas meczu w Tarnowie, kiedy ja chciałem złapać kilku zawodników z Grudziądza, to tak naprawdę tylko Artiom był jakoś tak zadowolony, że chciał rozmawiać, udzielać wywiadu, a Przemek Pawlicki na przykład udawał, że dziennikarzy nie widzi i sobie przechodził ostentacyjnie. No i to też chyba, rzeczywiście, tam no music, no fun. Nie ma wyników, nie ma atmosfery, no jakby tutaj prochu nie wymyślimy w tej sytuacji. No Paweł Przedpełski po meczu Getwella z Fogołunią też powiedział po prostu ostentacyjnie, żebyśmy mu dali spokój. No tak to jest, nie idzie to, nie idzie na wszelkich płaszczyznach. Nie widzę tutaj jakby jakiegoś takiego momentu przełomowego. No owszem, jest ten rewanż z Wrocławiem, atut własnego toru, ale tam więcej argumentów jest po stronie Wrocławia, znaki zapytania w meczu z Grudziądzem. Jeszcze tylko do Wrocławia chciałem przejść, bo kiedyś napisałem takiego tweeta, że jak czujesz się niepotrzebny, to pomyśl o Damianie Drużdżu w wsparcie Wrocław. No, szkoda, kurczę, szkoda mi trochę tego Damiana Drużdża, bo on z Falubazem naprawdę pojechał walecznie. Tam owszem, punktów nie było za dużo, 3+2, jak mnie moja pamięć nie myli, ale no były widoki, no a tutaj znów nie dostał szansy. Gleb Czugunow owszem się obronił wynikowo. Drużdż jeździ fajnie w Anglii. No a tutaj no troszkę tu Rafał Dobrucki ma ból głowy, no bo
z jednej strony no, jest ta presja, żeby trochę drużowi dać, a przecież młody Rosjanin robi wynik. No i tutaj też jeszcze chciałem się po prostu tak dowiązać, bo trochę mi szkoda chłopaka, naprawdę. Stawiamy ten mecz. Mecz, który wyglądał trochę jak walka zapaśnika sumo z takim chuderlawym bokserem. Nawet to możemy wam pokazać, jak to według nas wyglądało. No nieprzyjemne spotkania, bliskie spotkania dla Grudziądza. Ale teraz przejdziemy do trzeciego spotkania. Derby lubuskie dla Gorzowa i to w Zielonej Górze. A najwięcej mówiło się po tym meczu chyba o pewnym wykluczeniu, które teraz wam pokażemy. Ta pójta, Grzegorza Walaska, problem z Marznika i Walasek teraz ciągnie wynik dla Stali Kozłów, ale co pikuje Jebsen Jensen robiąc robotę za dwóch. Postara się to wykorzystać, Proteszewicz nie mogło się to skończyć inaczej, za dużo było tego ognia w tym wyścigu i mamy niestety pierwszy przegrany dzisiaj bieg. No, naprawdę bardzo trudna sytuacja i taka niebezpieczna, widzimy jak tutaj Walasek się nakładał i teraz tu jeszcze w to wszystko się Bartek wmieszał. Naprawdę bardzo trudna decyzja do podjęcia przez sędziego, najważniejsze, że się nic nie stało Piotrowi. Panie mają pierwszeństwo, więc zapytamy Agnieszkę, co sądzi o tej sytuacji. Pojawiły się trzy głosy, trzy opinie, że to wina albo Protasiewicza, albo Marzlika, albo jeszcze kładzącego się na wszystkich Walaska, który gdzieś tam się przyrwał przycisnąć pod płotem. Dla mnie to poszedł efekt domino, jakby się dało, to bym to powtórzyła w czwórkę, no ale tutaj tak ale jak się to zaczęło... Da. No nie da się, właśnie się nie da, regulamin jest jaki jest, no tutaj nic nie zrobimy. Ale ogólnie no, w sumie zaczęło się to od Walaska, moim okiem, tak? No, oglądałam to w magazynie, oglądałam wczoraj powtórkę jeszcze meczu, no i skupiłam się też na tej sytuacji, bo w sumie zaciekawiło mnie to, jak to wygląda. No i według mnie tam była wina trochę Walaska, ale na pewno nie z Marzlika tym razem. Tutaj winy z Marzlika się nie doszukałam. Trochę Protasiewicza, trochę Walaska, ale z Marzlika nie. No i podziwiam sędziego, że odważył się na takich derbach wykluczyć Protasiewicza po takiej akcji. Bo tutaj mógł to różnie zinterpretować, szczerze mówiąc. Bardzo fajnie to powiedziała Agnieszka. Tym razem to nie była wina z Marzlika. Tomek, jak twoim okiem? To nie była wina z Marzlika, to nie była wina Walaska, to nie była wina Protasiewicza, tylko to była wina górnego regulaminu, także panie Leszku Dębski, kochany, naprawdę niech pan nie mówi w magazynie, że dla jednej sytuacji nie będziemy zmieniać regulaminu, bo taka jedna sytuacja kiedyś może zaważyć na losach mistrzostwa chociażby. Więc naprawdę. Dobrze, dobrze. Szanujemy twoje zdanie, to jeszcze Konrad nam odpowie, jak to wyglądało z perspektywy toruńskiej. Generalnie najbliżej jestem tutaj tego, co powiedziała koleżanka. Też chyba się to wszystko jednak od sympatycznego lub czasami nie pana Grzegorza Walaska. Chyba, jeżeli już, to Walasek, ale faktycznie no jedna z najtrudniejszych sytuacji do oceny, jakie widziałem ostatnio. Ja nie jestem do końca zwolennikiem tego, żeby zmieniać regulamin, gdyż to by moim zdaniem poprowadziło trochę do nadinterpretacji w wielu sytuacjach i byśmy mieli sporo powtórek wyścigów. Czwórkę, nie? Czwórkę. I wydaje mi się, że to jest trochę niebezpieczne, Tomek, ale no oczywiście, no tak, jeżeli byłby jakiś taki zapis, że rzeczywiście w takich skrajnych sytuacjach, ale no nadal. No to jest kwestia interpretacji cały czas, jasne, natomiast... Ale tutaj ja tu też, Konrad, myślałem o tym i wydaje mi się, że sędziowie dla własnego komfortu psychicznego będą, a dobra, puszczę w czterech. Tak, dokładnie, to samo mi się wydaje. Okej. Tomek, chciałeś coś dodać? Nie, bo tak naprawdę, patrząc nawet w przekroju tego sezonu, to tych sytuacji nie było tak bardzo dużo, mam wrażenie, więc były kwestie może, mam wrażenie, 3-4 wyścigów w tym sezonie do tej pory. Wiemy, o co ci chodzi, natomiast tak jak mówimy, my mówimy o czym, o efekcie, który byłby, gdyby zmieniono regulamin, to całkiem inaczej postrzegano by wiele różnych innych sytuacji, które według obecnego regulaminu byłyby do wykluczenia praktycznie jednoznacznego. O to chyba nam chodzi, z Konradem ja tutaj się zgodzę. Co ja, bo ja zostałem skrytykowany na jednym z forów internetowych, gdy powiedziałem, że na moje oko Walasek tam troszeczkę się nałożył, więc co nie zmienia faktu, że najlepszą decyzją byłoby nikogo nie wykluczać i powtórzyć to. Prawda.
No, ale jeśli miałbym już wskazywać ja winnego w tym starciu, kurczę, zaryzykowałbym i wykluczyłbym Velaska. Sorry, Grzesiek, no tak by wyszło. Okej, okay, ale teraz mówmy o samym wyniku sportowym. Zielona Góra przegrywa i najlepszym chyba określeniem postawy zielonogórzan było określenie Sebastiana Niedźwiedzia, który powiedział oczywiście o swoim występie, ale mi to pasuje pod całą Zieloną Górę. Zobaczmy. Parę falubazu. Często brakowało tej agresji, a ty byłeś takim nie niedźwiadkiem z zoo, tylko takim prawdziwym gryzli w tym biegu. W co się stało, że w drugiej próbie było już tylko zero? Ten tor was chyba też trochę zaskakuje. No, znaczy się tor. No, tor jest równy dla wszystkich. O co mam dużo mówić? No, moje błędy, pojechałem jak pizda. Nie zaczniemy od Agnieszki. Z szacunku, Tomasz. Czyli, że kobieta ma przejście, tak? No dobra, to jest... Nie, o co innego tutaj chodzi. Nie, no chodzi mi o Zielona Góra. No, sobiutko i to chyba niespodziewane zwycięstwo Gorzowa jest jednak. No, taki trochę kazus z Unii, tam z meczów z Częstochową bodajże, nie? Że dwoma zawodnikami się meczu nie wygra. No, bo tutaj sensownie pojechało dwóch zawodników i oni robili punkty, no bo... Piotrek też na pewno jest z siebie zadowolony, no ale znowu w tym momencie wracamy do tej sytuacji, co gdyby nie był wykluczony, miałby ten jeden wyścig więcej, mógłby tych punktów mieć więcej, nie? Więc znowu gdzieś ta sytuacja się przewija. No i Grzesiek Zęgota, Jakub Tolson, no zabrakło punktów na pewno, no... Nie powiem, że cała drużyna pojechała jak niedźwiedzie. No to takie bardziej misie uszatki albo Kubusie puchatki bardziej niż takie niedźwiedzie grizzly, jeśli już. A natomiast Konrad, jedno pytanko zasadnicze do ciebie mam. Jak bardzo w Toruniu przydałby się taki Grzegorz Walasek, jaki był w ostatnią niedzielę w Zielonej Górze? No już jak do mnie napisałeś, że mam wystąpić w tym programie, to przeczuwałem w kościach to pytanie. No ale mnie to stare już w ogóle nie dziwi. Przecież jeżeli zawodnik odchodzi z Getwella, to jest niemal murowanym kandydatem na objawienie sezonu. I świetnie jedzie Michael Jebsen-Jensen. I teraz także Grzegorz Walasek jest bohaterem Stali Gorzów. Michilowi, to że Miedziak będzie bohaterem w Częstochowie, to też wielu w kościach przeczuwało przed tym spotkaniem. No pan Grzegorz po prostu w tym momencie walczy o swój pierwszy skład. To, co tu dużo mówić? Wchodzi za chwilę Waculik po swojej przerwie spowodowanej kontuzją i on wejdzie za Sundströma. Jestem przekonany co do tego. Pan Grzegorz jedzie po swoje, wjeżdża z buta do składu Stali Gorzów i życzę mu jak najwięcej sukcesów. No i tutaj też są słuszne te głosy w Toruniu, które się pojawiły, że tak naprawdę tym ruchem Toruń się być może z playoffów wymiksuje tak ostatecznie, bo okaże się, że pan Grzegorz Walasek będzie tym elementem, który sprawi, że to Stal sobie powalczy o medale i wcale się nie zdziwi. A mówiłem, że Toruniowi może się odbić kawką podziękowanie Walaskowi. Ja już tak po meczu w Gorzowie myślałem, że to jest człowiek, który by się przydał naprawdę, bo on wyglądał na człowieka, który jest w stanie dużo dać też takich cech wolicjonalnych. Bardzo tam się starał, nawet jak nie było efektu punktowego, to widać, że on chce na ten wynik pracować, a u niektórych zawodników, Getwell nie będę tutaj wskazywał palcem, to nie do końca widać. Jeśli o derbach, to Agnieszka zapytamy, z kim Częstochowa chciałaby super derby pojechać? Super derby? Jakbym miała wybrać, no to u nas takie derby to są z Toruniem, można powiedzieć. No tutaj ta atmosfera, co jest zawsze na stadionie, no to jednak nie wiem czemu, jak to się wytworzyło, daleko do siebie mamy, ale taka atmosfera jest i nic się na to nie zrobi. No i to są takie najbardziej derby, nawet jak Rybnik był w Ekstralidze, to nic to nie zmieniało i no tak właśnie. Te derby bardziej były z Toruniem niż z Rybnikiem, który jest godzinę drogi. Ja, przynajmniej w meczu z Toruniem Częstochowa-Toruń, Toruń-Częstochowa dość modne jest skakanie, nie wiem czy potwierdzisz. No to nawet nie tylko na tym meczu, w sumie na każdym meczu w Częstochowie jest, kto nie skacze, ten z Torunia, tutaj nie ma co ukrywać. Tutaj niejaki Grisza Łaguta by coś pewnie powiedział sporo na ten temat. Nasz najlepszy transfer ostatnich lat, czyli pozbycie się go do Rybnika. No a oprócz tutaj Dudka i Jensena, no to jedyne co, no to jeszcze można mimo wypowiedzi Sebastiana Niedźwiedzia powiedzieć, że walczył, starał się jak na juniora, no to to samo co u Michała Gruchalskiego, no widać to, że ta młodość jednak działa. I że chcą, naprawdę starają się, jeszcze to jest takie spotkanie, że rzeczywiście presja mogła go zjeść, no i tutaj tylko te punkty. No ale Skadziński, no poziom juniora okej, w porządku. A tutaj Grzesiek Zęgota myślę, że zawinął, szczególnie, że to jest tor, który naprawdę dobrze zna.
No a z Gorzowa to zaskoczył mnie Grzesiek Walasek, no bo to jednak wow. W tym wieku, po takich tutaj perturbacjach, wow, po prostu to był wow występ jak dla mnie. A mecz, mimo że w Zielonej Górze punktowało dwóch zawodników, to wynik był na styku i bardzo fajnie się go oglądało. Ja taka rada do Zielonej Góry, dajcie sobie spokój z tym Torselem. Kacper Gomulski jak wejdzie, to efekt będzie taki sam, a przynajmniej Polak pojedzie. Naprawdę, bo to już nie jest zabawne. O, ja mogę tylko się po raz kolejny zgodzić z Konradem. No nie wiem, musimy iść na jakieś piweczko. Zostawiamy mecz w Zielonej Górze, rewanż będzie... też będzie emocjonujący według mnie, mimo wszystko, że tutaj się mówi, że jak Gorzów wygrał w Zielonej Górze, to teraz to już poleci. Myślę, że nie. Myślę, że obejrzymy też ciekawe zawody. Przejdziemy sobie do Leszna. Tam te byki szaleją. Kto nie przyjedzie, dostaje po twarzy. A po twarzy dostał chociaż jeden byk. Nie pochwalamy. No zobaczcie, co było, co wydarzyło się po 15 biegu, chociaż pewnie i tak już wszyscy o tym wiedzą. No więc właśnie, Tomasz Kania, zapytam Ciebie, czy dzik wrócił, czy dzik był tylko zakamuflowany w krzakach? Oj, chyba wrócił. Chyba już w sobotę wrócił. Mam wrażenie w Pradze i przywiózł się na drugą rundę do Leszna w niedzielę, bo no widać, że jednak cały czas ten charakter jest i jak coś tam nie spasuje, to... Nie odniosłeś, Tomek, wrażenia, że mimo wszystko został trochę sprowokowany? Podpuszczam cię trochę. Nie, bo sytuacja torowa jaka była, no to Janek tam miał pretensje o to, że chyba Niki pojechał za szeroko, nie? Więc okej, to bieg się skończył i oni gdzieś jechali koło siebie. Ale to chyba Niki się zrównał z Jaśkiem, nie? A dopiero po tym, jak tam Niki go pasnął w ten kask, dopiero Jasiek zaczął do niego się tam jeszcze chciał wyjaśnić parę rzeczy, nie? Więc nie wiem, czy został sprowokowany, chyba nie. Janusz Kołodziej miał wtedy urodziny. Gdzieś w radiu nasz kolega Paweł Radzipor stwierdził, że Niki chyba nawet chciał przytulić Kołodzieja, więc... No można, no jak najbardziej. Pewnie chcieli się tak naprawdę umówić na piwo, a media jak zwykle dorobiły swoje. Ta, nie no, Niki jaki jest, każdy wie i to, że on tam w ostatnich tygodniach, miesiącach troszkę złagodniał, to nie zmienia jego obrazu. Damy też cały czas ten sam człowiek i po prostu za to go też lubimy mimo wszystko i tutaj jakby nie będzie jakichś wielkich różnic. Nawet myślę, że on do końca kariery będzie starał się gdzieś tam jakieś przytyczki w nos swoich rywali wysyłać w stronę swoich rywali. No i tyle. No. Nie chciałbym się rozwodzić bardzo nad tą sytuacją, bo pewnie już panowie o tym zapomnieli. No ja już... O czym to mówiliśmy, Agnieszka? Bo ja już nie pamiętam. Ja też już nie pamiętam, szczerze mówiąc. To pomóżmy... Jeśli chodzi o Petersen, to ja bym tylko powiedziała, że miał tutaj ładne punkty zdobyte na torze, na którym już jeździł. No i jedynie ten defekt jeszcze powodował, że nie miał tylu punktów. No właśnie, Aga, bo byłoby tak, że gdyby nie defekt Petersena, gdyby nie strata dziwna punktów w jednym z biegu prowadzącym na 5-1 Kułakowa, który spadł z drugiej pozycji na czwartą, to Tarnów zakręciłby się w Lesznie koło 40 punktów. No właśnie, szczerze mówiąc, siedziałam wtedy na stadionie w Częstochowie, patrzyłam na tą relację i byłam zdziwiona początkiem zawodów, jak Tarnów się postawił Unii Leszno. No bo tutaj jednak każdy w tej Unii Leszno przegrywa dosyć mocno. A tu Tarnów, który nie był zupełnie faworytem przed tym sezonem, nagle się tak stawia. Fenomenalna jak dla mnie postawa w ogóle Jakuba Jamroga, bo to co zrobił, on wyjazdów nie lubi, a tutaj 11 punktów, czyli na równi z Petersenem, który ten tor dobrze zna. No i fajny ruch też puszczenia Wiktora Kułakowa, który tutaj pokazał, że jednak jest w nim ta nadzieja na to, że się rozwinie, że będzie fajnie jeździł i że może być tutaj godnym zastępstwem w razie czego. No i trochę poniżej oczekiwań, myślę, postawa Kenneta Diere, bo tutaj tak, no, 5 punktów to jest tak bez szału jak na niego. Kenneth Bier, tym bardziej, że ja odnoszę takie wrażenie nie pierwszy raz i nie tylko w tym sezonie. Za bardzo się chyba przyzwyczaił do tego tarnowskiego, płaskiego, długiego toru. Tak poustawił sobie sprzęt, że teraz ma problem właśnie na wyjazdach i tych grząskich, bardziej
nawierzchniach, aczkolwiek w Lesznie podobno namieszał komisarz. I Leszno się troszeczkę przestraszyło tych wielkich kar finansowych. Jak ty to, Konrad, widzisz ze swojej strony? Czy wiesz coś o tym? Widziałeś jakieś tam pisemko? Może do Torunia przyszło? No generalnie z tymi komisarzami to ostatnio jest sporo przecież dyskusji. W Gorzowie ostatnio w meczu Stali z Włókniarzem też tam zrzucali gospodarze winę za to błoto, które się wywołało po 10 wyścigu na komisarza, że tam podobno jakieś decyzje odgórne poszły. W Toruniu było pretensje przed meczem z Fogo Unią, że za bardzo zostało polane. Z kolei też częstochowianie narzekali. Mój kolega redakcyjny Mateusz Makuch mi pisał, że tam też podobno były niesnaski na linii komisarz toru gospodarze, że za dużo było okrążeń polewaczki podobno. No więc gdzieś ten temat jest. Ja tutaj generalnie jestem przeciwnikiem jakiejś ingerencji bardzo dużej komisarzy w przygotowanie toru. Uważam, że mimo wszystko gospodarze powinni mieć troszkę większą swobodę w przygotowaniu nawierzchni, bo to jednak ma być atut. A mam wrażenie, że troszkę komisarze się za bardzo pchają tam i troszkę próbują to zmienić na niekorzyść. A może, Tomasz, to było tak też, że to był doskonały mecz, żeby tam troszeczkę pomajstrować bardziej z tym torem, bo siłę Fogo Unii znamy, słabości Tarnowian też znamy i stwierdzono może, że przyciśnijmy Leszno w tym momencie, bo i tak wygrają, a może się zrobi widowisko i w efekcie tak było, a ja się tylko domyślam. To oczywiście jest teoria rodem z lądowania na Księżycu, trochę, Tomek. Nie rozpatrywałem, że Unia by sobie, Unia Leszno mogła sobie ten mecz potraktować na zasadzie, a dobra, przyjeżdża słabszy Tarnów, zrobimy bardziej równy stół i zobaczymy, jak nam to pójdzie, nie? Bo i tak naprawdę no, w tym sezonie pójdzie prawdopodobnie wszędzie i może no, albo kontuzja, albo nie wiem, problemy. Oj, odpukajmy to, odpukajmy. Odpukajmy, tak, ale to są jedyne rzeczy, które mogą gdzieś tam... ten leszczyński walec zatrzymać. Ten tor chyba faktycznie był trochę inny, bo... Gubili no ja jestem się. Pozytywnie Pawlicki z Kurcem przywiedzieli na 5-1 przez Kubę i Wiktora, no niespodzianka, nie? Więc dla mnie super, bo wstydu Unia nie zrobiła Tarnowska, więc... Wydaje się, że 20 punktów to jest olbrzymia przewaga, ale tak, tutaj chyba wspólnie się zgodzimy. Tam naprawdę dwie, trzy akcje i byłoby naprawdę 50-40 albo i bliżej, więc no nieźle w stosunku do Tarnowa, szykuje się nam naprawdę ciekawy rewanż. Oczywiście pojawiły się głosy, że Paweł Baran nie zastosował rezerwy taktycznej, nie wpuścił Nikiego Pedersena po raz szósty. Dlaczego? Zobaczcie, co powiedział na konferencji prasowej. Też co się udało taktycznie rozegrać, to staraliśmy się. Fakt, każdy może powiedzieć, mógł jechać Niki 6 razy, ale podjęliśmy decyzję, że nie będziemy go forsować. Nie będziemy też trudno niwelować straty, żeby walczyć o bonusowe u siebie. Może to tak trochę zabrzmi jak brak wiary, ale mówię, Niki ma ważniejsze biegi jeszcze przed nami niż tutaj jeden bieg więcej w Lesznie. Dlatego coś się działo na to, że tak jak mówiłem przed meczem, zrobimy wszystko, żeby dostarczyć kibicom emocje i myślę, że udało nam się to zadanie spełnić. Kiedy wy oglądaliście konferencję, ten fragment konferencji, Konrad stwierdził, że Emil Sejfudinow jest w kryzysie. Konrad, dlaczego? No tylko 11+1 w stosunku do tego, co było w Toruniu, no to poważnie obniżył loty. Wasz tak. Hiszpan Torpeda jakoś taka słaba, nie? No oczywiście z przymrużeniem oka to trochę tak jak mówić, że Lindgren się skończył po meczu w Gorzowie. Tak oczywiście sobie czasami żartowaliśmy, ale nie no, tak co z kolei też Rafał mówił, no nie idzie się przyczepić do niczego. No ten Brady Kurz oczywiście, on nie punktuje tak jak inni, ale to jest druga linia, no to ja bym chciał, żeby wszystkie drużyny w Ekstralidze miały taką drugą linię, która ma kryzys w postaci 5 z bonusem, tak? Tyle tak. Chyba przywiózł, no to każdy chciałby mieć takie kłopoty, jak mi mówił ostatnio Krzysztof Cegielski po meczu w Toruniu a propos Unii, bo zastanawialiśmy się wspólnie, czy ktoś w ogóle może pokonać Unię, no oczywiście, no tutaj po prostu byki ryczą cały czas głośno, a to co powiedziałeś, Tarnowskie Jaskółki, wysokie loty naprawdę, 35 punktów to jest więcej niż wielu zakładało, a mogło być dużo lepiej, jak to mówią, wrażenia artystyczne pozostały bardzo dobre. Jako że o Fogo Unii ciężko nam jest rozmawiać
i szukać czegoś, czego się możemy przyczepić, a w tym programie staramy się właściwie przyczepiać do wielu rzeczy. Nie wiem, Aga, powiedz nam, kto tam jest najprzystojniejszy w tym leśnie może. Nie będę tu oceniać, nie. Ale w sumie, jakbym tak miała przemyśleć, to bym chyba tego Pawlickiego obstawiła, bądźmy patriotami. No i kogoś to trzeba. No, a tak serio teraz sportowo, no. Dajmy na to, że Częstochowa w półfinale z Lesznem, no i co? No to odpukać. No nie chciałabym. No to z kim o brąz wtedy? I trzeba przymierzać jak z brązem im do twarzy, nie? Wtedy. No właśnie. No jest ciężko. Dobra, no to widzicie sami, jak to jest rozmawiać o drużynie z Leszna. Chłopaki, nie przesadzajcie, przegrajcie chociaż jeden mecz, żebyśmy się mogli czegoś doczepić. Najlepiej ten następny, ja się nie obrażę. Na ten moment pokażemy jeszcze zestaw wyniki całej siódmej kolejki. Teraz będziemy przeglądać się w lustrze, lustrzane odbicie, ale to dopiero za 2 tygodnie. Jeszcze tabela. Na czele bez zmian Fogo Unia odjeżdża trochę rywalom, aczkolwiek Włóknia Częstochowa trzyma się niedaleko. Wrocław też gdzieś tam pokazuje się w lusterku Leszczynian. Stal Gorzów, bardzo cenne zwycięstwo na 4. miejsce. To tak naprawdę chyba się nam klaruje ta czwórka do playoffów. No i na dole bez zmian, jak to powiedział Konrad, GKM Grudziądz dalej za Toruniem, więc czy ta tabela nam coś już na tym półmetku mówi, Konrad? No zdecydowanie, to co powiedziałeś, żelazna kurtyna dzieli na dwie części, tutaj już się nic specjalnego nie wydarzy. Myślę, znamy stawkę playoffów, jeśli tam odpukać nie zdarzą się jakieś kontuzje, wielorakie to Leszno, Częstochowa, Gorzów i Wrocław powinny rozstrzygnąć medale, no a tam dalej to już 5-7. No nie wierzę, prawdę mówiąc, tutaj, że ktoś z dwójki Tarnów Grudziądz jednak powalczy o czołową szóstkę. No może się pozytywnie zaskoczę, jeśli chodzi o te dwie ekipy, czego sobie i Państwu życzę, bo jak najbardziej emocji chcemy jak najwięcej. Emocji chcemy jak najwięcej, dlatego magazyn za tydzień też będzie, chyba. Żużel nie ucieka, troszeczkę odpoczywa PG Ekstraliga, ale zawodnicy nie. Ten top przerzuca się na coś, co jest następstwem DPS-u. Podoba się, nie podoba, Aga. No szczerze mówiąc, mimo że to jestem najmłodsza, to jednak jestem konserwatywna pod tym względem. Ja bym wolała zostać przy DPS. Zdecydowanie. Ta forma jakoś mi nie odpowiada. Nie przekonuje mnie. No zobaczymy, może się miło zaskoczę. Tomasz, może będzie tak, że zrobimy tak wszyscy, wow, ale fajne zawody, kurczę, zapomnijmy o tym DPS. To jest zdrowie. Też jestem absolutnie na nie. To jest takie równanie poziomem w dół, żeby ktoś tą Polskę złapał, która jest dominatorem. Wiemy wszyscy, że w DPS-u byłoby to niemożliwe, to no troszkę tutaj wyrównamy stawkę, nowe dwóch, to tam ktoś pewnie powalczy. No, to jest takie zawsze, no, ciągnięcie tego wszystkiego w dół. Aczkolwiek muszę przyznać, że jest jedna rzecz, która mnie interesuje, mianowicie występ Ukrainy w barażu, bo z przyjemnością zobaczę, jak sobie Saszka z Karpowem poradzą, bo to jest takie troszkę rozszerzanie gdzieś tego żużla i tutaj jakby jest ten jedyny pozytywny aspekt, który widzę i w szaliku Ukrainy sobie pooglądam. O. Z przyjemnością ten baraż, a tak poza tym to absolutnie mnie ten nowy format nie przekonuje i tutaj kolega Tomek bardzo fajną analizę na temat tego zrobił. Myślę, że będę sobie odtwarzał regularnie. Prawa autorskie zastrzeżone. Nie, no jak najbardziej postaramy się zrobić dla Was krótki odcinek, krótszy niż ten. Troszeczkę porozmawiamy o tym, o pierwszych wrażeniach dotyczące Speedway of, jak to mówi Marek Cieślak, Nations. Zobaczymy. Na ten moment to wszystko. Wrócimy z Ekstraligą za 2 tygodnie, a dzisiaj specjalnie dla Was byli z nami Agnieszka Zimnok, przegląd sportowy, ambasadorka PG Ekstraligi. Dzięki, Aga. Zapraszamy jeszcze kiedyś. Dziękuję bardzo. Konrad Marzec z Torunia, niech to wybrzmi, z Torunia, Konrad Marzec. Kłaniam się. Wesołego Torunia, żeby było jasne. Promotor. Żeby rozpowiedział Konrad Marzec, WP Sportowe Fakty oraz Radio Gol. I Tomasz Kania, tygodnik żużlowy, ambasador PG Ekstraligi. Dzięki, Tomasz. Dzięki. Pogoda, jakieś tam fleterowie? Nie wiem. Strzel.
To strzelaj. Dobra, pogody w Tatarowie nie będzie za daleko. Tam nasze satelity nie sięgają, więc... Ma padać w Tatarowie. I w ogóle od jutra ma tam... Będzie odwołany, nie będzie speedujął wejście. Zmarę ci ślad będzie zadał. Nie, powiedzą dzień przed, że będzie DPS i zrobi się słońce. Dobra, tyle. Rafał Martuszewski, dzięki za ten odcinek. Do zobaczenia. Udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie, korzystajcie, zapraszamy. Dzięki, cześć.